dwie rundy, każda z rund po 3 minuty. Drodzy Państwo, Damian Błaszczuk, Marcin Jaskot. Ring wolny. Runda pierwsza. Koniec pierwszej rundy pojedynek w kategorii wagowej do 70 kg walczą Damian Błaszczuk. Bieka jest Górnik Łęczna. To ten zawodnik, który zmierza do narożnika czerwonego, przy nim trener Konrad Kłaza. I w narożniku niebieskim hełmianin Marcin Jaskot, Fabryka Sportu. Drodzy Państwo, pozwoliłem sobie podejrzeć karty punktowe sędziów i tam przewagę, inicjatywę posiada hełmianin, tak, Marcin Jaskot. Ja przypomnę, zarówno dla Damiana, jak i Marcina dzisiejsza walka to debiut w MMA. Ring wolny, runda druga, ostatnia. Marcin, dawaj! Dobrze!
Damianem Błaszczukiem, GKS Górnik Kłęczna i Marcinem Jastotem, Fabryka Sportu. Dla obu był to debiut w MMA i dla obu duże, drodzy Państwo, brawa, zasłużyli naprawdę na nim. Obaj chcieli wygrać, ale zwycięzca może być tylko jeden. Ja już wiem, kto wygrał i za chwilę Państwo też się dowiedzą. A zwycięzcy puchar wręczy pan Zbigniew Mazurek, prezes spółki Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Zapraszam, panie prezesie. No i drodzy Państwo, werdykt. Walkę w kategorii do 70 kg przez wskazanie sędziowskie wygrał Marcin Jastok. Wielkie brawa dla Marcina.